Witam Was cieplutko, przychodzę, słuchajcie, po dość długiej przerwie jak na mnie i już Wam mówię dlaczego. No nie jest dobrze, powiem Wam, nie jest dobrze. No dalej siedzimy w domach, wszyscy jak wiemy, znaczy Łukasz cały czas pracuje, ja siedzę sama w domu cały czas i powiem Wam, że nie jest dobrze. Rozleniwiłam się tragicznie, potrzebowałam przerwy, słuchajcie, od YouTube'a i od Instagrama, po prostu nie chciało mi się kompletnie nic nagrywać, nie chciało mi się nawet siedzieć tam, obserwować osób, które obserwuję, wchodzić jakoś tam, być na bieżąco, po prostu, słuchajcie, się odcięłam od internetu, takiego wiecie, typu social media, od w ogóle YouTube'a nie, bo tam oglądałam, zaraz Wam powiem co. I tak, i przez to siedzenie w domu rozleniwiłam się totalnie. Tak jak Wam mówiłam na początku, jak się to wszystko zaczęło dziać, nagrałam Wam taki film, że ja bym nie mogła tak żyć. Tam dam Wam odnośnik tutaj, bo tam dużo więcej mówiłam jak i dlaczego i co. To utwierdzam się coraz bardziej. Im dłużej siedzę, tym bardziej się utwierdzam, słuchajcie, że absolutnie nie mogłabym tak żyć, siedząc w domu bez pracy. Nie ma w ogóle takiej opcji dla mnie. Rozleniwiłam się strasznie, nie chce mi się robić dosłownie nic. Dzisiaj się podmalowałam, ale to tylko i wyłącznie do filmu, żeby Wam nagrać tego vloga, żeby trochę wyglądać. Paznokcie mam takie, słuchajcie, dramat, ale dzisiaj też siądę sobie, pomaluję na inny kolor. Zobaczę, jak one tam pod spodem, czy już mi to zafarbowanie zeszło, czy nie. Wiecie, że lakier mi zafarbował płytkę. No, także zobaczę, bo coś jaśniejszego bym chciała, no ale jak nie, no to będę musiała znowu ciemnym, jakimś ciemniejszym pomalować. I tak, słuchajcie, nie chce mi się kompletnie nic. Nie chciało mi się też nic nagrywać. Zresztą, co Wam mam nagrywać? Jak słuchajcie, ja zaległam na kanapie i tak na tej kanapie spędzam ostatnie, nie wiem, 5 dni, nie wiem ile, ale po prostu spędzam na kanapie. Nie wiem, ale zdecydowanie potrzebuję wrócić do pracy. No, na razie się na to nie zapowiada, więc zobaczymy, jak to będzie. Pokażę Wam jeszcze później, bo słuchajcie, przesadziłam w końcu pomidorki. Jako, że nie znaleźliśmy baniaczka z wodą w Lidlu, no to pojechaliśmy zobaczyć do Tesco, a w Tesco okazało się, że są doniczki. I jeżeli szukacie doniczek, są super doniczki, znaczy super plastikowe i takie, wiecie, betonowe, nie wiem jak to się mówi, później Wam pokażę. W każdym razie są fajne doniczki za i duże na przykład, za duże jest na przykład za funt 50, mała jest za 80 pensów, także opłaca się w Tesco kupić, nie mogliśmy znaleźć ziemi, ale wczoraj Łukasz znalazł gdzieś tam ziemię, był zajechać po pracy po wodę, bo mu się skończyła do pracy, no więc był po wodę, mówi jest ziemia, brać ziemię, mówię no weź ziemię, wziął jeszcze worek ziemi, także muszę przesadzić też na pewno bazylię, bo bazylia nam słuchajcie zakwitła, no także bazylię przesadzę, też na pewno do czegoś większego, bo ona jest takim tym malutkim, malutkiej doniczce, w jakiej jest sprzedawana, także to. I słuchajcie, co więcej i nic więcej, tylko tyle dzisiaj. Chcę te paznokcie pomalować, umyłam sobie głowę i przesadzę może tą bazylię. I to wszystko, pranie się jedno robi. Jutro wypada dzień tego mojego generalnego sprzątania, więc jutro posprzątam tutaj generalkę. Mam nadzieję, że wstanę wcześniej niż zawsze, bo po prostu nawet Wam nie będę mówiła, o której ja codziennie wstaję i o której się kładę spać. Bo to jest po prostu jakiś dramat, ale to sama sobie zrobiłam i sama się tak przestawiłam. Muszę teraz zrobić na odwrót, muszę teraz przestawić się odwrotnie, więc no mam nadzieję, że dzisiaj może wcześniej uda mi się trochę zasnąć, żeby wstać jutro rano. A jak nie, to po prostu muszę się przetrzymać, nie kłaść w ogóle w nocy po to, żeby, wiecie, wytrzymać do rana, wytrzymać cały kolejny dzień i jutro wieczorem padnę. Po prostu muszę tak się przestawić, bo jest, no jest, naprawdę, uwierzcie mi, jest dramat, jak ja śpię teraz, jak ja chodzę spać. No, ale śpię bardzo dużo, słuchajcie, śpię bardzo, bardzo, bardzo dużo godzin. I też myślę, że to mnie też tak rozleniwia. No po prostu czuję się, ale mówię, odezwę się do Was, bo tak, taka długa u mnie była już przerwa. U mnie to jest naprawdę tydzień chyba czasu. To jest naprawdę długa przerwa na kanale. Ja wiecie, że ja dodaję film co drugi dzień. Więc naprawdę to było długo. Nie wiem jak dalej będzie z tym dodawaniem filmów, bo jak dalej nic się tak nie będzie działo i dalej będzie takie wszystko, no to nie wiem co, nawet zakupów Wam żadnych nie pokażę, no bo my nie jeździmy na żadne zakupy. Jak robimy spożywkę, no to robimy w Lidlu, kupujemy praktycznie w kółko to samo, więc nie będę Wam też tego cały czas pokazywać. No, a tak to nigdzie indziej nie robimy zakupów, ja wciąż nie robię zakupów online, udało mi się przez cały ten czas nie robić zakupów przez internet i nie robię. Was też do tego zachęcam, bo słuchajcie,
No, ktoś wam te zakupy musi spakować, tak jak już chyba kiedyś mówiłam, że ktoś musi te zakupy spakować, ktoś musi te zakupy wysłać, ktoś musi wam te zakupy dostarczyć. Każda ta jedna osoba naraża życie i zdrowie dla was, dla waszych zakupów online. Ja wiem, że o, ale mają pracę. No nie, słuchajcie, bo jeżeli zamknęliby na przykład dany sklep online, tak jak zrobili z, chyba H&M jest nieczynny i Zara chyba jest nieczynny. Nie wiem, czy w ogóle te sieciówki są ubraniowe. Chyba są nieczynne online. No, to słuchajcie, te osoby nie zostałyby z pieniędzy, absolutnie nie. Oni mają płacone 80% swojej wypłaty. Więc tak naprawdę dużo więcej niż wynosi jakikolwiek zasiłek. No, więc naprawdę uwierzcie mi, że te osoby wolałyby, żeby ich zakłady były zamknięte. Zresztą tak samo Łukasz. A dostać te 80%, ale być spokojnym o swoje zdrowie i życie. No, także nie zamawiajcie online. Ja nie zamawiam online. Udało mi się to przez cały czas, chociaż już powiem wam, już mnie tak przyciska, bo już bym potrzebowała tu jakiś płyn micelarny, tu coś tam, tu jakiś krem, wiecie, takie pierdoły, a nie chcę jechać po takie pierdoły do sklepu, no to online, ale nie będę nikogo narażać, nie, tak jest moje zdanie, oczywiście każdy może mieć inne, tak jest moje zdanie, wiem, że te osoby miały wypłacone normalnie, bo te duże sieciówki nie zostawiłyby ich bez pracy. Zresztą to jest teraz zapisane, że jeżeli wasz zakład się zamyka z powodu koronawirusa, z powodu tego, że jest, wiecie, czy tam mniejsza ilość klientów, czy to tam, no, że musi się zamknąć po prostu z powodu tej epidemii, no to macie mieć wypłacone 80% waszego normalnego wynagrodzenia miesięcznego, czy tam tygodniowego, zależy jak kto ma płacone. No, także tak, dobra, słuchajcie, gadam, miał być vlog niedługi, a pewnie się rozgadam i będzie długi. No, w każdym razie chodzi o to, że chciałam wam tylko powiedzieć, że żyję, ale strasznie się rozleniwiłam, strasznie mi się nic nie chce, jestem taka po prostu do dupy, że naprawdę nawet wokół siebie mi się nie chce nic robić. Tak jak wam mówiłam, ja się delikatnie podmalowałam tylko do filmu, bo tak to ja się w ogóle na co dzień już nie maluję. Nawet mi się malować nie chce na co dzień, no bo mi się nie chce po prostu. Nie chce mi się kompletnie nic. Więc tak, dobra, ja sobie dopiję kawę i znajdę jakiś lakier do paznokci, pomaluję te paznokcie, no bo przecież jest po prostu tragedia. No, poździerały się, nie wiem od czego, skoro nic nie robię, ale widocznie beznadziejny lakier. I tyle. Dobra, uciekam. I pokażę wam później już nowe paznokcie. I paznokcie gotowe. Zrobiłam sobie dzisiaj taki granat. One są w różnej długości, bo po prostu ten mi się złamał, ten mi się gdzieś też przyłamał. No, także tak. I postawiłam dzisiaj na taki granat. To jest lakier z Collection. I co tu więcej? Tutaj jest numerek. To jest 4. No, taki granacik. Tylko powiem wam, że lakier jest no beznadziejny, jeśli chodzi o aplikację, bo słuchajcie, trzeba na pewno po pierwsze dwie warstwy, a po drugie... strasznie się marzę, robi takie, wiecie, plamy, tak jakby były tłustawy, no nie wiem, przedziwny, także nie. I tu wam chciałam pokazać moje pomidorki. Słuchajcie, pomidorki wyglądają tak. Ja je przesadziłam w taką dużą donicę na razie póki co. I powiem wam, że po przesadzeniu one mi pięknie odżyły. Tutaj jeszcze jakieś pojedyncze listki, które już były właśnie w ten sposób wyglądające, ale ja ich nie obrywałam, na razie niech sobie będą, zobaczymy. Jedyne co, to muszę je obracać, bo one strasznie do światła idą. O, także pomidorki. Tutaj żyworódka, którą Łukasz mi przywiózł nasionka z Polski, znaczy nasionka. W zasadzie to się sadzi o to. Zobaczcie, ona wygląda tak. I to, te kuleczki, to jest to, co się zasadza. O, to z niej spada, tworząc mi tutaj bałagan. Zobaczcie, no codziennie muszę to zbierać. Tu, na podłodze, wszędzie tego pełno jest. W każdym razie to jest to, co się właśnie sadzi do ziemi. I z tego wyrastają nam takie kwiaty. Także przedziwna sprawa. Ona jest taka, wiecie, samosiejka, w sensie, że... bo teraz na przykład tutaj, jak te kuleczki spadną do ziemi, to ona zacznie rosnąć. Zacznie mi tutaj kolejny ten, także to jest jak chwast. Ale, o, widzicie, już opadło, ale no naprawdę bardzo, bardzo tutaj mi wystrzeliły w górę, ta bardziej, ta jeszcze sobie, o, zobaczcie, co się dzieje. A tutaj jak już obrosła przepięknie. Ojej, to nawet tego nie widziałam. No, widzicie? Także tak, ale taki jest właśnie od niej bałagan, bo te nasionka spadają, więc muszę to już posprzątać. I co? I to. I dalej chyba będę szła, o tutaj muszę oberwać tego, i dalej chyba będę szła przesadzać tą bazylię, ale nie chce mi się strasznie, no ale chyba przesadzę. No i właśnie tamtą dużą doniczkę kupiliśmy w Tesco za chyba funt
50, coś takiego, a były jeszcze takie, o, takie wiecie, kamionkowe, chyba tego słowa mi brakowało. No i te małe były chyba po 80 pensów, tak mi się wydaje, tutaj nie ma ceny. Te małe po 80, ta chyba 90 pensów, podkładki też jakoś tak po kilka pensów. Podstawki, no, także kupiliśmy jeszcze takie, zaraz do tej największej pójdzie bazylia, a te dwie małe są na Łukasza papryczki, które też mu gdzieś tam już zaczynają wyrastać w końcu. I moja bazylia, zobaczcie, no zobaczcie jak ona zakwitła, nie wiem jak wam pokazać, żeby było widać, bo tak być światło teraz wam pokazuję, może zdejmę po prostu ten bałagan w kuchni, o. No zobaczcie, ja nawet nie wiedziałam, że bazylia tak kwitnie. No ale dobra, ona też tu już trochę sobie zdycha, no bo ma za ciasno, no zobaczcie, ona ma tą małą taką doniczkę, ja jej tutaj w to szklane wlewałam wody, żeby miała cały czas, wypijała to dosłownie w godzinę, o tutaj listek do obrywania już, no także to i muszę to przesadzić koniecznie. Zrobiło się, słuchajcie, strasznie ciemno i chyba troszkę gdzieś popadało albo pada, nie wiem, ale chodniki są mokre i jest super pachnące powietrze po deszczu. Uwielbiam zapach powietrza po deszczu, jest taka świeżość, no super. No, ale ciemno się zrobiło okropnie. No, w każdym razie jeszcze chciałam wam, tylko przyszłam wam powiedzieć, bo miałam wam powiedzieć, w co się ostatnio wciągnęłam na YouTubie, że wiecie, nie oglądałam żadnych vlogów, ani tam dziewczyn, ani nic, tylko oglądałam, słuchajcie, jak sobie wpiszecie w YouTuba więzienie i na przykład jeden, to będzie odcinek jeden i tam jest 40 chyba 6 odcinków. Nie wszystkie są i nie gwarantuję wam, że znajdziecie ten serial, to leciało na coś Play, Polsat Play? Coś takiego, nie wiem. W każdym razie te odcinki znikają, ktoś cały czas je wrzuca, bo jest co chwilę dodane na przykład 5 godzin temu. Jak chciałam obejrzeć tam 33, to już w ogóle wszystkich nie było, potem nagle były znowu z powrotem. Także jak was to interesuje, to po prostu polujcie na te odcinki. Słuchajcie, są to, jest to seria, tak jak mówię, w odcinkach, jeden odcinek ma 20 minut, ja obejrzałam chyba wszystkie, niektórych tam nie było, na przykład był szósty, nie było, nie, był piąty, nie było szóstego, był siódmy i tak dalej. Ale powiem wam, że jeżeli was interesuje ten temat, to jest super serial, oczywiście to nie jest pokazane, wiadomo, tam jest kamera w tej celi z tymi więźniami i tak dalej, zasadzonymi, więc to też nie jest tak, jak to wygląda też na co dzień, wiadomo, ci więźniowie też trochę inaczej się na pewno pod wpływem kamery zachowują, ale pokazane są na przykład sytuacje, gdzie są agresywni więźniowie, gdzie musi przyjść ta służba specjalna, żeby ich uspokoić starczami i tak dalej, i tak dalej. Mnie bardzo ten temat interesuje. Też nie bez powodu pisałam o tym moją pracę magisterską i byłam w więzieniu, chodziłam miesiąc do więzienia robić badania. Tak, to było więzienie o zaostrzonym rygorze, zamknięte w Cieszynie. No, także tak, bardzo mi się ta tematyka podoba i powiem wam, że to jest taki zawód, gdzie chyba bym się spełniła, chyba bym chciała faktycznie to robić, jeżeli bym miała taką możliwość. Oczywiście wykształcenie do tego mam, ale podejrzewam, że wiecie, tak z marszu, tylko z samym wykształceniem nikt by mnie do takiej pracy nie przyjął. Nie wiem też, jakie są kryteria, nigdy się nie interesowałam, no teraz jestem w Anglii, więc jakby to odpada. No, ale to jest coś takiego, co faktycznie mnie fascynuje, pasjonuje i naprawdę jest dla mnie bardzo, ale to bardzo ciekawe środowisko. Psychika tych ludzi, zachowanie tych ludzi i tak dalej, no to jest coś, co mnie naprawdę interesuje. Ja wtedy, jak byłam w tym więzieniu, jak robiłam te badania, to słuchajcie, pracowałam z więźniami, pracowałam w sensie, wiecie, robiliśmy wycinanki i tak dalej, byliśmy na różnych zajęciach, w różnych zajęciach brałam udział, w których biorą normalnie więźniowie i robiłam sobie wycinanki na przykład z panem, który zastrzelił 5 osób ze swojej rodziny, o czym się dowiedziałam dopiero gdzieś tam, wiecie, po kilku dniach pracy z nim. W tym momencie zaczęłam się już obracać za siebie, żeby raczej nikt mi za plecami nie stał. No, ale tak i powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo fajny serial. Bardzo interesujący jest tam pokazane, wiecie, jak jest ktoś przyjmowany do więzienia i tak dalej. To jest takie środowisko, do którego my, normalni ludzie, wiecie, bez żadnych wyroków, bez żadnej przeszłości takiej, wiecie, kryminalnej i tam jakichś tam problemów z prawem, nie mamy dostępu. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wiedzieć, co tam się dzieje w środku, jeżeli ktoś nam tego nie pokaże po prostu z środka. Nie jesteśmy w stanie sobie tam pójść i pozwiedzać, popatrzeć, jak to wygląda i tak dalej.
No, więc takie programy są super, super, moim zdaniem, super dla właśnie człowieka z zewnątrz, żeby zobaczyć, jak to tam tak naprawdę może wyglądać. No, i to, i co, i nic. Ja obejrzałam wszystkie, tak jak mówię, te odcinki, więc już nie mam co oglądać niestety. Ale jeszcze gdzieś tam sobie wyszukuję na YouTubie właśnie ten temat. I tak, i w takim temacie siedziałam przez ostatnie dni. Naprawdę nie chciało mi się w ogóle oglądać takiego YouTuba, wiecie, takiego kobiecego, nie wiem, powiedzmy, nie wiem. Jakoś musiałam sobie zrobić przerwę i od mojego YouTuba, od nagrywania, i od, tak jak wam mówiłam, Instagrama i tak dalej. Dwa, że tak jak mówię, strasznie się rozleniwiłam. Trzy, że nic mi się nie chce i po prostu mam nadzieję, że mi to już minie. Już dzisiaj trochę takiego, wiecie, dostałam kopa energii i zapału. Chociażby tym zrobieniem paznokci, chociażby tym przesadzeniem bazylii. Także takie rzeczy, słuchajcie, jak się będziemy mobilizować do takich rzeczy, takich malutkich, po troszku, to po prostu ta energia gdzieś się łapie. Natomiast jak siedzimy rozmemłane cały czas w tym łóżku i w łóżku, no ja na kanapie oczywiście pościelona i nienawidzę spędzać dni w łóżku, wiecie, w sypialni. No, ale by się czuję po prostu, jakbym była chora albo coś takiego, także nie, ale cały czas spędzałam czas tylko z telewizorem, na kanapie, z kawą, jadłam i tak dalej. Chociaż powiem wam, że nawet apetytu ostatnio nie mam. I to nas strasznie rozleniwia, a jak już tylko chociaż troszkę coś zrobimy, no to już mamy ochotę bardziej, wiecie, do życia i do robienia czegokolwiek innego. Mam nadzieję, że u was tą ochotą trochę lepiej i nie ma takiego lenistwa jak u mnie. No i tak, dobra, kończę, bo będzie strasznie nudny vlog, a chciałam tylko się odezwać, że jestem, żyję, tylko po prostu jestem w trochę gorszym stanie niż zawsze, bo po prostu złapał mnie jakiś taki marazm przez to wszystko, że tragedia. O, jeszcze wam pokażę właśnie, a propos tego marazmu, to wam pokażę. Wczoraj miałam na podłodze w domu, bo wiecie, mamy dziurę w drzwiach, przez którą listonosz po prostu wrzuca nam pocztę i ona upada na podłogę i tak to wygląda. Miałam taką kartkę wczoraj, że jesteśmy, wiadomo, self-isolating, you are not alone. I co wam chciałam pokazać? No to tutaj wiadomo, co robić w domu, outside, czyli na zewnątrz 2 metry, czego nie robić. O, taka instrukcja jakby. Tak to wygląda. A tutaj chciałam wam pokazać szczególnie drugą stronę, bo bardzo ciekawe. Jest, słuchajcie, 5 rzeczy i jest tak, jeżeli potrzebujesz pomocy, żeby zrobić zakupy, są podane numery telefonów. Jeżeli potrzebujesz recepty na leki, są podane numery telefonów, jest jeden tutaj. Jeżeli nie masz pieniędzy na jedzenie, to są podane, słuchajcie, telefony. Można zadzwonić, jakieś wsparcie można otrzymać. Jeżeli potrzebujemy kogoś do porozmawiania, z kimś porozmawiać, też są podane telefony. I jeżeli potrzebujemy jakichś benefitów, czyli tam zasiłków i tak dalej, housing advice, to też są podane telefony i maile, gdzie można się zwrócić. Ja wam to pokażę. Jeżeli ktoś nie dostał tutaj w Anglii tej kartki, a może potrzebuje pomocy w którejkolwiek z tych dziedzin, to możecie sobie, słuchajcie, zatrzymać i tutaj sobie spisać te wszystkie informacje. Więc tutaj jest jedzenie i leki. Zatrzymajcie sobie, jeżeli potrzebujecie. Poczekajcie, jak ja wam to pokazuję. A tutaj są pieniążki, rozmowa i przeróżne benefity. Mam nadzieję, że tam się to wyostrzy i będzie widać. O, także taka informacja, jeżeli ktoś by potrzebował, jeżeli potrzebujemy jakiejkolwiek innej pomocy, no to tutaj też jest na dole podany numer telefonu. Bardzo fajna ulotka, moim zdaniem bardzo fajna ulotka, bo nawet, słuchajcie, nie wiedziałam, że funkcjonuje coś takiego, że to mnie bardzo zaskoczyło, że jeżeli nie mamy pieniędzy na jedzenie, to że możemy gdzieś tutaj się zgłosić i po prostu... wiecie, no otrzymać jakieś wsparcie od kogoś. Podejrzewam, że właśnie wsparcie pewnie nie finansowe, ale na pewno jedzenie. Być może ktoś się podzieli, jakieś te banki żywności czy tak dalej, tutaj wiecie, się nami zaopiekują. To jest super. I też jeżeli potrzebujemy z kimś porozmawiać, no oczywiście na pewno po angielsku, także niby to akurat nic nie dało za bardzo. No i jeżeli też jakieś właśnie te, tak jak mówię, recepty albo chociażby pomoc w zrobieniu zakupów, to też super, bo też wiadomo, osoby starsze nie zawsze są w stanie zrobić sobie duże zakupy. No, także tak, dobra, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w następnym filmie, myślę, że pojawi się już szybciej niż za tydzień, na 100%, muszę po prostu się zmobilizować i do was tutaj przychodzić, bo też mi to daje energię i też mnie to rozbudza. No, także tak.
Więc trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że jesteście zdrowi, że macie siłę, energię i ochotę do życia i do robienia czegokolwiek, czyli to, czego mi zabrakło ostatnie dni. No i co? I do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, pa!